Jednym z najbardziej tragicznych miejsc na mapie okupowanego Krakowa jest dawny fort artyleryjski zlokalizowany na terenie Krzesławic. To właśnie tutaj przez blisko 2 lata Niemcy przeprowadzili kilkanaście masowych egzekucji, w wyniku których zamordowali blisko 500 Polaków. Jak dzisiaj wygląda to miejsce? Zapraszamy na kolejny odcinek. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Krystian Dziarek. Kraków, jako miasto wchodzące w skład monarchii austro-węgierskiej, został w drugiej połowie XIX wieku otoczony pierścieniem fortyfikacji, które zyskały miano festung, czyli twierdzy. Pierwsze prace oficjalnie rozpoczęto w 1850 roku, w 4 lata po nieudanym i całkowicie bezsensownym powstaniu krakowskim, które zakończyło istnienie niewielkiej, lecz noszącej znamiona niezależności Rzeczypospolitej Krakowskiej. Budowa twierdzy była zresztą wypadkową tamtych wydarzeń, a same fortyfikacje poza tym, że miały bronić miasta podczas ewentualnej wojny, to miały również trzymać w ryzach mieszkańców Krakowa. Prace trwały w zasadzie do wybuchu I wojny światowej. Z upływem dekad twierdza wymagała bowiem licznych modernizacji. W konsekwencji wybudowano na terenie dzisiejszego Krakowa ponad 50 fortów, do których dołączyć trzeba rozmaite rogatki, szańce, baterie i schrony. Festung Krakau stanowi unikatowe dzieło sztuki militarnej w skali całej Europy. To jednak nie jej fenomen skupi dzisiaj naszą uwagę, lecz dramatyczna historia jednego z fortów w okresie II wojny światowej. Poaustriackie forty w niewielkim stopniu wykorzystano podczas wojny obronnej. Prawdę mówiąc, fortyfikacje nie nadawały się do wykorzystania w nowoczesnej wojnie. Zdawali sobie z tego sprawę również Niemcy, którzy postanowili nie wykorzystywać twierdzy, poza nielicznymi wyjątkami, w zgodzie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Znaleźli dla niej dużo bardziej makabryczne przeznaczenie, czego najlepszym przykładem są losy fortu o numerze 49 zlokalizowanego w Krzesławicach. Z niemieckiego punktu widzenia fort Krzesławicki był doskonałym miejscem do przeprowadzania egzekucji. Znajdujący się w odległości około 13 km od krakowskiego Starego Miasta, z jednej strony był dobrze ukryty i niewidoczny dla postronnych, a z drugiej znajdował się blisko węzła komunikacyjnego na trasie Kraków-Kocmyrzów, co było nieobojętne dla kwestii transportu więźniów. Nie było to oczywiście dzisiejszej nowej huty, lecz rozmaite wsie oddalone od fortu o minimum 800 metrów, co pozwalało zachować dyskrecję. Ostatecznie jednak, w wyniku lekkomyślności, a może pychy Niemców, nie udało się zachować tajemnicy o tym, co się tutaj rozgrywało. Pierwsze masowe egzekucje rozpoczęły się tutaj bardzo szybko, bowiem już 11 października 1939 roku. Ten historyczny mord zapamiętał Antoni Grzesiak, dozorca fortu. Koło 11 października usłyszeliśmy z żoną strzały od strony fortu w Krzesławicach. Kiedy nazajutrz tam poszedłem, zauważyłem w pierwszym rowie fortecznym na lewo od dziedzińca świeżo rozkopane doły, 3 lub 4. Domyśliłem się, że są to groby, gdyż naokoło leżały części garderoby, jak na przykład krawaty i kapelusze, oraz widziałem palec ludzki i kawałek skóry z głowy z długimi włosami. Były tam też ślady krwi. Grzesiak zapamiętał też kolejną egzekucję z 15 listopada, podczas której Niemcy zamordowali 12 mężczyzn i 3 kobiety. Na tym oczywiście nie poprzestali, a w samym forcie zauważyli dogodne miejsce dla prowadzenia dalszych zbrodni. I tym samym fort Krzesławice został włączony do tak zwanej akcji AB. Akcja AB, czyli Außerordentliche Befriedungsaktion, nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, była niczym innym jak odgórnie zaplanowaną przez najwyższe władze Generalnego Gubernatorstwa akcją wymordowania polskich elit, co bezpośrednio ogłoszono podczas konferencji zorganizowanej w Krakowie 16 maja 1940 roku. Tego dnia na Wawelu spotkali się główni architekci terroru w Generalnym Gubernatorstwie, czyli generalny gubernator Hans Frank, SS-Obergruppenführer Friedrich Wilhelm Krüger, czyli wyższy dowódca SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, ponadto dr Arthur Seyss-Inquart, szef rządu Generalnego Gubernatorstwa, następnie Józef Bühler, następca Inquarta na stanowisku szefa rządu i prawa ręka Hansa Franka oraz SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach, czyli dowódca SD i Policji Bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie. To właśnie temu ostatniemu Hans Frank polecił przeprowadzenie akcji, co zostało doprecyzowane na kolejnej konferencji, która odbyła się 2 tygodnie później.
Zastrzeżono wtedy, że aresztowanych nie należy więzić ani nawet wysyłać do obozów, lecz, tu cytat, zlikwidować na miejscu, w najprostszy sposób. W zgodzie z ustaleniami Streckenbacha akcją miano objąć 3,5 tysiąca osób. Niemcy nie zaczynali od zera, a krakowskie więzienia w zasadzie pękały w szwach. Tym niemniej 30 marca 1940 roku wzmożono akcje represyjne i aresztowano 1000 krakowian, a przez kolejne tygodnie aresztowano kolejne setki z nich. Aresztowanych przewieziono przede wszystkim do więzienia przy ulicy Montelupich, choć warto również podkreślić funkcjonowanie takich miejsc terroru, jak areszt gestapu przy ulicy Pomorskiej czy więzienie przy ulicy Senackiej. Tym niemniej to właśnie z adresu przy ulicy Montelupich miały odejść najliczniejsze transporty do Krzesławic. Generalny gubernator Hans Frank, z wykształcenia prawnik, uznał, że wszystkie zbrodnie muszą odbywać się w majestacie prawa. Tym samym powołano specjalne ustawodawstwo oraz sądy doraźne, co w rzeczywistości jednak było kpiną z prawa. Szczególnie forma procesu była rażąco niesprawiedliwa. Na salę wchodzono pojedynczo, bez obrony. Potwierdzano jedynie swoją tożsamość i datę urodzin, po czym otrzymywano wyrok śmierci, do którego podawano zaledwie przyczynę, którą najczęściej był Landesverrat, zdrada stanu. W samym maju skazano około 290 osób. Aresztowani trafiali następnie do rozmaitych miejsc. Część była wywożona do obozów Auschwitz i Sachsenhausen, innych wywieziono do lasu Glinnik pod Przegorzałami, kolejnego miejsca grozy w okupowanym Krakowie, a jeszcze innych do Nowego Wiśnicza. Kilkaset osób trafiło również do Krzesławickiego fortu. Przed wywózką więźniów najczęściej gromadzono w konkretnych celach pod numerem 87 i 94, znajdujących się na pierwszym piętrze więzienia przy ulicy Montelupich. W wigilię egzekucji więźniów transportowano do fortu i nakazywano im kopanie przyszłych grobów. Transporty docierały do Krzesławic w nocy, a z racji pory niejednokrotnie więźniowie docierali tam w samej bieliźnie. Dość dokładniej znana forma transportu. Zazwyczaj były to dwa lub trzy samochody ciężarowe poruszające się w asyście dwóch samochodów, w których znajdowała się eskorta i pluton egzekucyjny. Na miejscu więźniów krępowano przy użyciu sznura, drutu lub kajdanek. Niejednokrotnie również ich kneblowano. Zazwyczaj transporty wynosiły od 30 do 50 więźniów, ale nie obce były również egzekucje indywidualne. Większość ofiar zabijano metodą zwaną później katyńską, czyli strzałem w tył głowy. Polaków ustawiono nad wcześniej wykopanymi mogiłami, do których wpadali po strzale. Za egzekucje odpowiadali przede wszystkim funkcjonariusze Schutzpolizei, czyli niemieckiej policji ochronnej. Bardzo często zdarzało się, że Niemcy wykorzystywali do zakopywania ofiar miejscową ludność i stąd też wiemy tak dużo na temat przeprowadzanych egzekucji. Pewnego dnia jeden z Niemców kazał zaprowadzić się do sołtysa Krzesławic Jana Bochenka, któremu nakazano zwołać mieszkańców wsi celem pogrzebania zwłok. Niewykluczone, iż był nim nieznany z imienia SS-Unterscharführer o nazwisku Skrzypek, który kierował oddziałami Schutzpolizei. W skład zamordowanych w krzesławickim forcie wchodzili nie tylko krakowianie, ale również mieszkańcy innych miejscowości, takich jak Lublin, Warszawa, Poznań, czy nieco bliższych, takich jak Krynica lub Myślenice. Większość z nich łączyło jedno – byli wykształconymi Polakami, którzy z perspektywy Niemców mogli stanowić realne zagrożenie dla okupacyjnej władzy. Byli to nauczyciele, uczniowie, ludzie zaangażowani w konspiracje, czy też próbujący przedostać się na Zachód. Oczywiście rodzinom Niemcy nie mówili, co naprawdę wydarzyło się z ich najbliższymi. Najczęściej okłamywano ich w taki sposób, że mówiono, iż ludzie zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy albo zmarli w którymś z transportów. Od jesieni 1939 roku do listopada 1941 roku przeprowadzono prawdopodobnie 12 egzekucji. W 1939 roku przeprowadzono je 11 października, 15 listopada i 14 grudnia. W kolejnym roku 14 i 20 stycznia, 29 marca, 6 i 29 czerwca, 2 i 4 lipca, a w 1941 roku 12 marca oraz 7 listopada. Koniec mordów w forcie krzesławickim nie oznaczał końca terroru, który oczywiście eskalował wraz z kolejnymi miesiącami II wojny światowej. Tak czy inaczej Niemcy opuścili to miejsce, a pomordowani musieli poczekać na godny pochówek aż do października 1945 roku. Wtedy to bowiem, a mówiąc precyzyjnie między 15 października a 6 grudnia 1945 roku, pracownicy Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce przeprowadzili dokładne oględziny terenu wokół fortu.
Komisja pod kierownictwem prokuratora Jana Zina odnalazła 29 mogił, z czego 23 były umieszczone w fosach fortu, a 6 na jego dziedzińcu. W wyniku ekshumacji odnaleziono 440 zwłok, z których rozpoznano 91. Niekiedy informacje na temat zamordowanych przekazywali sami więźniowie, którzy w trakcie transportu wyrzucali z ciężarówek grypsy zawierające personalia i adresy. Tak uczyniono przed egzekucją z 4 lipca 1940 roku, gdy na ulicę Mogilską wyrzucono kartkę z informacjami dotyczącymi 32 Polaków. W przypadku identyfikacji pozostałych osób pomagały różnego rodzaju przedmioty znajdowane przy ciałach, czy to osobiste medaliki, czy luźne notatki. Tą drogą zweryfikowano 78 osób. Szczególnie wspomniane przed chwilą notatki zawierały bardzo wstrząsającą treść. Jedna z nich, spisana przez Mieczysława Filka, brzmiała: Montelupich, 1 lipca 1940 roku. Kochani najbliżsi, nadszedł czas, w którym muszę pożegnać się z tym światem. W tych dniach będę rozstrzelany, jakkolwiek wyroku jeszcze nie dostałem, lecz znajduję się w podobnej sytuacji, co 45 przede mną rozstrzelanych. Prawdopodobnie mogiła moja będzie w forcie w Krzesławicach. W forcie krzesławickim mordowano również Żydów, czego dobitnym przykładem są takie nazwiska jak Fishman, Zucker czy Gross. 258 osób spośród tych wszystkich pomordowanych niestety nigdy nie zostało zidentyfikowanych. Po przeprowadzeniu prac zwłoki pochowano w zbiorowej mogile i odsłonięto pamiątkową tablicę, a kilka miesięcy później pomnik mauzoleum, który do dzisiaj przypomina o tragicznej historii tego miejsca i zamordowanych tutaj Polaków. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Krystynę Stawiarską i Justynę Stopińską oraz panów Tomasza Sadurskiego, Piotra Bulicę, Damiana Dziedzica, Krystiana Dziarka, Huberta Kędziorka, Krzysztofa Piekarskiego, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Kamila Kubowa oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.